Jest mnóstwo historii. Na przykład mój brat nie zamknął drzwi balkonowych i obciął mój palce na przykład. Widzisz? Trzy razy noga złamana, dwa razy staw skokowy. Nie zapraszaj mnie nigdy do siebie. Do domu. O, Jezu, dlaczego on ci obciął palce? Czy on mi nie obciął? Nie, po prostu zostały na balkonie. Nie, w drzwiach. W drzwiach. Tak. Ale jak się czujesz, że otwierasz drzwi i mówi, a co wy tu robicie bez mnie? Nie, wiesz co? Ratunku. Moja matka myła klosz z moim bratem na klatce schodowej i były drzwi otwarte. Ja się bawiłem, to pamiętam, że bawiłem się jakąś zabawką. I przeciąg był po prostu. I moja matka mówi, zamknij te drzwi, bo tu młody się bawi. Mm-hmm. No i wiesz, MTV O Rap wtedy chyba leciało, on zaciekawiony. Kablówka wjechała na sektor, no to... I on zamiast zamknąć normalnie, to tak wiesz, przymknął. Mm-hmm. No i ja się bawię i akurat moja matka... Mama. Moja mama skończyła myć i idzie w stronę drzwi. I drzwi się otworzyły balkonowe i przeciąg. I ja myślałem, że te drzwi uderzą moją mamę, chciałem ją uratować, nie wiem, tak mi się wydaje, mm-hmm. uratować i po prostu tak mi się wydawało wtedy. Mm-hmm. I wsadziłem paluszki małe, miałem 5 lat, do drzwi i wystraszyłem się. Jakbym zostawił je, to spoko, ale wyciągnąłem i wyrwałem sobie tak naprawdę sam. Ojej. Jak wracałem ze szpitala, to pamiętam, że matka znalazła właśnie opuszki. I mówi, to będzie zupa dzisiaj. Mam 7 paluszków. Zagrałeś w filmie, który będzie naszym TVN-owskim filmem świątecznym. Tak. Ale to nie jest komedia romantyczna. Nie wiem, czy Gosia znasz. Nie. 1800 nie. gram. Gramów. To znaczy, gramów. No widziałam zajawki, ale filmu jeszcze nie. To jest bardzo duża porcja, 1800 gramów. Naprawdę, bardzo. Bracie. Ale powiedz mi, to jest taka telenowela świąteczno-adopcyjna. To jest taki dramat. Co ty tam robisz? Wyobrażasz sobie nagle, że, nie wiem, że tako gra na wspólnej? Ale albo Kebona Fide gra to po nie prostu. Jest, to nie jest wiesz, na wspólnej. To jest moim zdaniem pierwszy film, który porusza taką tematykę. W taki sposób. Adopcyjną. Adopcyjną, tak. Mówię o środku preadopcyjnym. Jest tam kilka oczywiście wątków, kilka historii, ale ja się cieszę, że powstają takie filmy prospołeczne. Bo? No bo to jest jednak w Polsce dalej troszeczkę tabu temat, moim zdaniem. Adopcja? Tak. Naprawdę? Moim zdaniem tak. Okej. Okay. A kogo ty tam grasz? Gram. To jest dużo powiedziane. Nie, wiesz co, no właśnie. Ja miałem grać siebie troszeczkę przekolorowanego. Aha. Także to... No to słuchajcie, może zobaczmy. Ale nawrócony raper. Taki nawrócony łajdak, tak? Taki łajdak nawrócony, co kiedyś stał w bramie, wiesz, chodzi, jeździł na tam różne dziwne... Dealował. Tak, i urodziło mi się dziecko, zrozumiałem, tak, nawróciłem dobrze. Się i zacząłem pomagać ludziom. Bardzo dobrze.